Serdecznie witam na uroczystości odsłonięcia tablicy z nowego patrona ulicy, nowej ulicy w Grudziądzu. A witam serdecznie prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glanowskiego. Serdecznie witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza, pana Jakuba Kopkowskiego, razem z radnymi Rady Miejskiej Grudziądza. Serdecznie witam syna pana Roberta Piłata, pana Zbigniewa, który jest inicjatorem upamiętnienia ulicy postacią Roberta Piłata oraz wnuków patrona ulicy wraz z rodzinami. Serdecznie witam przedstawicieli chóru Echo, którego prezesem w latach 30. był pan Robert Piłat, bohater dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witam media oraz wszystkich państwa. O zabranie głosu proszę prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glanowskiego. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszyscy zacni goście dzisiejszego wydarzenia, ale w szczególności rodzino i w szczególności panie Bernardzie, dobrze? Zbigniewie. Pan Zbigniew jest synem patrona tego nowego łącznika. Bardzo serdecznie witamy w Grudziądzu. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy nazwania tego łącznika, bardzo ważnego łącznika między ulicą Toruńską a ulicą Kwiatową właśnie imieniem chórzysty Roberta Piłata. Ten łącznik, on jest dzisiaj może jeszcze taki nie do końca wykorzystany, ale przecież przy tym łączniku powstaną bloki mieszkalne, tu będzie kilkaset mieszkań, tutaj będzie myślę kilkaset nowych mieszkańców i ta ulica zyskuje bardzo godnego patrona. Patrona, który jest bardzo mocno związany z Grudziądzem. Patrona, który był szefem chóru Echo w okresie międzywojennym, chóru Moniuszko. Później był też osobą zaangażowaną w konspiracji w okresie II wojny światowej. W końcu zesłany i zginął z rąk oprawców SB, tak to odczytuję, a więc osoba o bardzo trudnym życiorysie, ale bardzo zasłużona, wpisująca się w historię naszego miasta. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inicjatywy. Dziękuję oczywiście panu Zbigniewowi. Dziękuję radnym poprzedniej kadencji, którzy podjęli uchwałę o nazwaniu tego łącznika właśnie imieniem pana Piłata. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego dzisiejszego wydarzenia. Jestem przekonany, że to wydarzenie przejdzie też do historii, bo rzadko się zdarza, przyznam szczerze, że podczas nadawania imienia ulicy gościmy tak liczną rodzinę i to rodzinę, która no, zjechała, można powiedzieć, z całej Polski, a więc to też jest bardzo, bardzo miłe i niezwykłe wydarzenie, jeżeli chodzi o nasze miasto. Zatem bardzo dziękuję Państwu i cóż, zapraszam do zabrania głosu. Najważniejszą osobę, panie Zbigniew. Szanowny panie prezydencie, w imieniu własnym i mojej rodziny chciałbym serdecznie podziękować władzom miasta Grudziądza i panu osobiście, o czym już wcześniej dzisiaj wspomniałem, że zechcieliście Państwo tak wspaniale i zaszczytnie uhonorować Roberta Piłata, mojego świętej pamięci ojca, przez nadanie jednej z ulic miasta Grudziądza, mojego rodzinnego miasta, nazwy Roberta Piłata oraz że władze miasta wyraziły zgodę na zawieszenie na budynku, w którym mieszkał mój ojciec, oczywiście my wszyscy z rodziną całą, tablicy pamiątkowej ku jego pamięci.
szczególne jednak podziękowania chciałbym złożyć panu redaktorowi Ryszardowi Bynerowi. To jemu zawdzięczamy, że jesteśmy dzisiaj tutaj, na tym miejscu, z tak wspaniałej okazji. Pan Ryszard Bynek, sekretarz redakcji kalendarza Grudziądza, w 1920 roku opublikował w kalendarzu artykuł zatytułowany Bohater Roty, więzień Gułagu. W artykule tym przedstawił obszernie patriotyczny biogram, patriotyczną biografię Roberta Piłata, działacza społecznego, szczególnie działacza ruchu śpiewaczego na Pomorzu i w Grudziądzu, prezesa chóru Moniuszko i Echa, który zawartości patriotyczne, które wyznawał, zapłacił najwyższą cenę życia. Pan prezydent wspomniał o zesłaniu mojego ojca do Gułagu, dawny Związek Radziecki, Kopiejsko, gdzie 20 lipca 1945 roku mój ojciec zmarł. Artykuł pana redaktora Bynera był impulsem, proszę państwa, do podjęcia przeze mnie czynności w celu zachowania trwałej pamięci Roberta Piłata, mieszkańca tego miasta. Działań i czynności zakończonych podjęciem uchwały przez Radę Miejską Grudziądza o nadaniu tej ulicy, na której dzisiaj stoimy, nazwy Roberta Piłata. To był wynik naszych wspólnych działań, wspieranych, proszę państwa, przez Towarzystwo Kultury Grudziądza, przez kierownictwo chóru Echa, którego Robert Piłat był prezesem w latach 30. ubiegłego wieku. To był rezultat naszej wspólnej pracy, za co przy tej okazji jeszcze raz serdecznie dziękuję. W naszym spotkaniu uroczystym uczestniczą członkowie chóru Echa. Chciałbym, proszę państwa, serdecznie podziękować prezesowi chóru, panu Rzędnickiemu, z którym miałem przyjemność rozmawiać i od którego miałem przyjemność przyjąć informację, tak, będziemy występowali na tej uroczystości i nadamy jej ten charakter, który ona powinna mieć. Wierzę, panowie, że pieśni w wykonaniu chóru, jak już wspomniałem, którego prezesem był mój ojciec, będzie również słyszał mój świętej pamięci ojciec. Gdzieś tam u góry. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Panie prezydencie, jeszcze raz. Szanowni państwo, ja myślę, że warto było czekać na nazwanie tego rocznika właśnie imieniem chórzysty Piłata, dlatego że to miejsce jest niezwykle symboliczne, bo tak się akurat złożyło, że w tym budynku przy ulicy Dorońskiej pana ojciec zamieszkiwał. No i nazwa tej ulicy nie jest przypadkowa, bo to jest też właśnie symbolika. Tak staramy się prowadzić nazewnictwo ulicy.
ulicy w Grudziądzu, żeby one oddawały ducha tego miejsca. Tak było z nazwaniem Ronda PPG, która oddaje to miejsce, gdzie kiedyś funkcjonował taki zakład i tu jest dokładnie ten sam przykład. Trochę czekaliśmy, ale naprawdę warto było. A jeżeli jeszcze tutaj zacznie tętnić życie, a będą nowi mieszkańcy, więc myślę, że korzysta pana ojciec będzie dumny, będzie z dumą spoglądał na tą swoją ulicę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ale zanim przystąpimy do tej części artystycznej dzisiejszego spotkania, pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Grudziądza w maju 2023 roku. Pan Robert Piłat był mieszkańcem Grudziądza, którego życie uznać można za modelowy wręcz przykład polskiego losu. Wyboista droga jego biografii wiedzie od strajku szkolnego 1905-1906 przez Powstanie Wielkopolskie i służbę w Wojsku Polskim oraz obronę ojczyzny w 1939 roku, aż po dwukrotne uwięzienie przez Niemców i przez NKWD. Pochodził z Kociewia. Przyszedł na świat 7 października 1897 roku jako Izydor Robert Piłat, jednak swojego pierwszego imienia nigdy nie używał. Już w wieku 9 lat wziął udział w proteście młodzieży przeciw ustanowieniu przez Prusaków zakazowi używania języka polskiego. Wybuch I wojny światowej oznaczał dla Roberta Piłata, jak zresztą dla wielu Polaków, wcielenie do armii niemieckiej. Następnie wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, a po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim jako zawodowy podoficer. Trwało to do 1926 roku. Kiedy to przyszedłszy do cywila, Robert Piłat na stałe osiadł w Grudziądzu. Lata grudziądzkie to dla Roberta Piłata okres nadreaktywny. Prowadził wtedy sklep z artykułami biurowymi i szkolnymi oraz przedstawicielstwo dziennika Goniec Nadwiślański. Pracę zawodową z powodzeniem łączył z działalnością społeczną. Udzielając się w harcerstwie, pozostawał członkiem Związku Uczestników Strajków Szkolnych na Pomorzu oraz należał do Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. W pierwszej połowie lat 30. był prezesem chóru Echo. Niewątpliwą zasługą Roberta Piłata były liczne sukcesy tego chóru. Jak wspominał po latach jego syn Zbigniew, chór Echo był dla ojca drugim domem. Nie było to też jedyne przedsięwzięcie muzyczne, w którym pan Piłat brał udział. Warto bowiem pamiętać, że był również prezesem chóru Moniuszko, najstarszego w Grudziądzu formalnie istniejącego od 1918 roku, o czym wspomniał przed chwilą pan prezydent. Polityczno-wojenna zawierucha lat 30. spowodowała, że Robert Piłat ponownie musiał przywdziać mundur i stanąć w obronie ojczyzny. Z niemieckiej niewoli wrócił do Grudziądza, jednak jeszcze w październiku 1939 roku został aresztowany przez Niemców, którzy w szczególny sposób represjonowali osoby zasłużone dla krzewienia polskości. Po odzyskaniu wolności Robert Piłat został jednym z pierwszych członków i organizatorów konspiracyjnej roty. Doprowadziło to do ponownego aresztowania, tym razem 1 czerwca 1940 roku. W tym samym procesie, w którym berliński sąd wojskowy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu skazał Tadeusza Kałpego na karę śmierci, Robert Piłat otrzymał wyrok 15 lat pozbawienia wolności i został osadzony w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Koniec II wojny światowej pozwolił Robertowi Piłatowi na opuszczenie więzienia w Koronowie, gdzie odsiadywał wyrok. Do rodziny powrócił jeszcze przed kapitulacją Festung Grautens. Rychło też wpadł w szpony NKWD, gdyż jako aresztowany przez gestapo konspirator był dla nowej władzy szczególnie interesujący. W ten sposób Robert Piłat raz jeszcze podzielił los wielu tysięcy Polaków, stając się ofiarą zsyłki w głąb Związku Radzieckiego. Dzięki relacji współtowarzyszy niedoli udało się ustalić, że zachorował na tyfus i umarł 20 lipca 1945 roku. Tak wyglądał los polskiego bohatera, męczennika dwóch totalitaryzmów. Uprzejmie proszę pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza Jakuba Kopkowskiego o odczytanie uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie nadania nazwy drodze publicznej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza. Uchwała nr 76/660/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy drodze publicznej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, 563.
ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwę ulica Roberta Piłata ciągłowi projektowanej drogi publicznej łączącej ulicę Kwiatową z ulicą Toruńską, wytyczonej zgodnie z łącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Grudziądza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej. Dziękuję. Moc zaklęta, a wiara to pokreśla.